Hej kochani, z tej strony Karolina z bloga Savory or Sweet. Witajcie ponownie na moim kanale. Dziś mam dla Was nieco inny film, ponieważ nie jest on związany z jedzeniem, nie jest on jakkolwiek związany z kulinariami. Jest on związany z pielęgnacją. Od kiedy zaczęłam prowadzić kanał na YouTubie, jestem bardzo, bardzo często pytana o to, jakich kosmetyków używam, jeśli chodzi o naturalną i wegańską pielęgnację, i dziś jest ten dzień. Mimo tak wielu próśb z Waszej strony o to, bym pokazała, jakich kosmetyków używam, no nie nagrywałam tego filmu, ponieważ prawda jest taka, że naprawdę nie znam się aż tak bardzo na kosmetykach i też muszę się przyznać, że nawet jeśli muszę zrobić jakiś tam makijaż i wyglądać jakoś lepiej na jakiś event czy coś, to po prostu oglądam poradniki i tutoriale na YouTubie. Więc tak to właśnie wygląda w praktyce. Jeśli chodzi o ilość właśnie produktów do pielęgnacji twarzy, ciała i włosów, naprawdę mam ich bardzo mało. Zazwyczaj ograniczam się do jednego szamponu, do kremu do twarzy, balsamu. Ale dzisiaj chciałam Wam pokazać to, co posiadam, to, z czego korzystam i to, co polecam. Jest to w głównej mierze olej arganowy i jego naprawdę niesamowite właściwości. Wszystkie produkty, które Wam dzisiaj pokażę, pochodzą ze sklepu Marokko Sklep. Jest to naprawdę świetny sklep, ponieważ jest tam bardzo, bardzo szeroka oferta kosmetyków naturalnych, bio, z ekologicznymi certyfikatami i w głównej mierze są one na bazie oleju arganowego, który jest po prostu płynnym złotem. Naprawdę jest płynnym złotem, polecam w 100%, ale zaraz Wam powiem dlaczego i to jakoś tam udowodnię, żebyście mieli mocne argumenty. Również pod koniec filmu będę miała dla Was niespodziankę, ponieważ będą do wygrania kosmetyki właśnie z tego sklepu, więc naprawdę bardzo warto. Konkurs będzie mega, mega prosty, ale szczegóły pod koniec. Dla tych wytrwałych, którzy wytrzymają i mnie wysłuchają do samego końca. Dlaczego w ogóle olej arganowy, dlaczego się nim zainteresowałam i tak dalej. Używam go już przez długi czas i początkowo usłyszałam o nim w internecie. Olej arganowy jest nazywany złotem Maroka i eliksirem młodości. Ma niesamowite właściwości odmładzające, nawilżające, odżywiające i uspokajające i ogólnie kojące naszą skórę. Jest to również udowodnione, że pozytywnie wpływa na trądzik. Ponadto olej arganowy zawiera bardzo duże ilości witaminy E. Tym samym chroni przed słońcem. Biegam, trenuję, teraz jeszcze intensywniej trenuję, ponieważ mogę Wam zdradzić, czeka mnie w tym roku pierwszy ultramaraton, ale to nie jest film dotyczący tego. Niemniej spędzam bardzo dużo czasu na słońcu i jeśli produkt, który nakładam praktycznie na całe ciało, jest jeszcze w stanie ochronić mnie przed promieniami słonecznymi, to w ogóle już bomba. Dla mnie personalnie chyba największą zaletą tego oleju jest to, że można go stosować praktycznie na całe ciało. Ja olej arganowy używam do włosów jako odżywka, na skórę jako krem i na całe ciało jako balsam. Więc dla mnie to jest po prostu cud miód, ponieważ mogę mieć jeden produkt, który zastąpi mi to wszystko, a tak jak wspomniałam wcześniej, mam mało kosmetyków, nie przywiązuję zbyt dużej wagi do nich i jeśli jedna buteleczka oleju arganowego jest w stanie zastąpić masę innych produktów, to ja jestem za. Jeśli chodzi o to, jaki olej arganowy należy wybierać, ponieważ jest wiele odmian, ja polecam ten, który posiada ekologiczny certyfikat EcoCert. Jestem tego zdania, że naprawdę trzeba iść w jakość, a nie w ilość. Należy również rozróżnić olej do celów kulinarnych i olej do celów pielęgnacyjnych, ponieważ ten pielęgnacyjny jest tłoczony na zimno i zawiera cały szereg właściwości odżywczych, a ten do celów kulinarnych niestety trochę mniej. Jeśli wejdziecie na stronę Marokko Sklep, możecie tam przejść do zakładki dla wegan, co jest w ogóle super, super, super ekstra, ponieważ w tym sklepie jest bardzo dużo produktów i żeby je odnaleźć, wystarczy tylko kliknąć na tą zakładkę dla wegan
I to jest mega, ponieważ macie pewność, że tam będą wszystkie produkty wegańskie, jeśli faktycznie jesteście weganami i to jest dla Was ważne. Oleje mogą się różnić, ponieważ może być to olej 100% arganowy lub miks różnych rodzajów oleju, nie tylko arganowego, ale na przykład różanego czy z opuncji. Naprawdę mogą być przeróżne odmiany. Ja na samym początku polecam Wam olej arganowy w czystej postaci. 100% oleju arganowego. Należy również zwrócić uwagę na to, by buteleczka, w której jest ten olej, była ciemna, ponieważ to bardzo mocno wpływa na jakość tego oleju i tym bardziej, jeśli kupujemy większą buteleczkę i wiemy, że nie zużyjemy jej aż tak szybko, ważne jest to, żeby to było ciemne, ponieważ olej przechowujemy w temperaturze pokojowej, najlepiej z dala od słońca i ta ciemna buteleczka chroni go przed tym, żeby się nie starzał. Chciałam też poruszyć jeszcze jedną kwestię odnośnie ceny tego oleju. Tak, olej arganowy nie jest może najtańszym olejem, ale należy zwrócić uwagę na fakt, że jedna taka buteleczka naprawdę wystarczy na bardzo, bardzo długi okres czasu. Ilość oleju zużywana na raz, zarówno na włosy, na ciało, to są naprawdę minimalne ilości. Na przykład na końcówki włosów wystarczy dosłownie kropla. Tak samo kropla wystarczy na pokrycie całej twarzy, na całe ciało oczywiście będzie tego trochę więcej, ale nadal to są naprawdę małe ilości i nie zużyjecie tego oleju aż tak szybko. Więc połączenie tych dwóch faktów, że olej starcza na bardzo długo, że jest w stanie zastąpić 3 kosmetyki, krem do twarzy, balsam do ciała i odżywkę do włosów, to naprawdę wydaje mi się, że warto. I jeszcze poza tym, że jest ekologiczny, bio i w ogóle świetny, ma niesamowite właściwości odżywcze, regeneracyjne, nawilżające, odżywiające. No po prostu nic, tylko się zainteresować tym tematem jeszcze bardziej. Chciałabym Wam sprzedać jeszcze jedną ciekawostkę właśnie odnośnie tego, że dopiero po 50 latach od zasadzenia drzewa arganowego wyrastają owoce, z których można przygotować ten olej. Druga ciekawostka to taka, że z 30 kg owoców uzyskuje się tylko 1 litr oleju arganowego. Tak więc ten fakt również usprawiedliwia cenę tego oleju. Ale tak jak mówię, biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, wszystkie te cechy, zalety, to naprawdę wydaje mi się, że jest to bardzo, bardzo rozsądna cena. Jeśli chodzi o pielęgnację włosów, można zarówno nałożyć olej arganowy na całą noc i rano go zmyć, lub nałożyć na końcówki i wtedy się go używa bez spłukiwania. Przy pierwszej metodzie, jest to metoda tak zwanego olejowania, wtedy na zwilżone włosy nakładamy olej arganowy. Zawijamy włosy najlepiej w jakiś ręcznik lub w taki specjalny czepek, no i śpimy właśnie w ten sposób, a rano myjemy włosy szamponem. Po tej nocy włosy będą naprawdę bardzo miękkie, nawilżone. Oczywiście do tej metody potrzeba trochę więcej czasu, szczerze mówiąc ja często zapominam, żeby robić takie olejowanie i używam go na drugi sposób. Jest to bezpośrednie nakładanie oleju na końcówki. Ja zazwyczaj nakładam olej arganowy tak gdzieś od tej długości włosów, tak tutaj. Ja olej nakładam na zwilżone włosy, ponieważ olej arganowy powinno się ogólnie nakładać na zwilżoną powierzchnię, więc na zwilżone włosy zaraz po myciu. Na dłoń nakładam odrobinkę, dosłownie kropelkę oleju arganowego i dodaję troszkę odżywki do włosów bez spłukiwania, takiej psik-psik. Łączę te oba składniki i po prostu wcieram we włosy. Można również nałożyć bezpośrednio olej, sam olej, bez tej odżywki, ale ja tylko pokazuję Wam, jakie są moje sposoby i według mnie miks właśnie oleju z odżywką pozwala łatwiej rozprowadzić ten olej i włosy też nie są jakieś takie tłuste, a raz jak użyłam samego oleju bezpośrednio na mokre włosy, to było to trochę za dużo. Efekt jest naprawdę naturalny, to jest to, jak to wygląda. Oczywiście bierzcie pod uwagę fakt, że ja nie układałam moich włosów, zazwyczaj nie używam prostownic, niczego takiego. W ogóle też nie suszę włosów suszarką, tylko suszę je naturalnie. Akurat moja praca, moje zajęcie życiowe pozwala mi na to, że mogę odczekać, aż te włosy same się wysuszą. Mam też naturalny kolor włosów, niefarbowane. Musicie przetestować na własnych włosach, jak się sprawdza ten olej, ale dla mnie metoda właśnie odżywki
połączone z olejem, jest naprawdę super bomba. Włosy są miękkie, nawilżone, odżywione, więc wybaczcie, jeśli podczas tego filmu będę ich dotykała 5 milionów razy, ale po prostu są takie mięciutkie, że aż po prostu chce się je dotykać i są naprawdę świetne. Olej arganowy jest fantastyczny. W skrócie mówiąc. Dobra, więc jeśli chodzi o włosy, mamy to za sobą, można olejować i zostawić na całą noc lub nałożyć bezpośrednio na końcówki, czy tam od połowy długości waszych włosów. Jeśli chodzi o twarz, postępuję bardzo podobnie. Należy na wilgotną twarz zaraz po umyciu nałożyć olej bezpośrednio lub zmieszać z małą ilością kremu do twarzy. Dosłownie odrobinka kremu, jedna kropla oleju arganowego, mieszam to wszystko i nakładam na twarz, tak normalnie jak krem. Skóra jest no promienna, świetna, mięciutka, elastyczna. Jeśli chodzi o zmarszczki, nie mam ich za dużo, mam 20 kilka lat, więc tutaj nie potwierdzę, czy niweluję jakiekolwiek zmarszczki, ale głęboko w to wierzę, że znacznie opóźni proces starzenia mojej skóry. Aczkolwiek ja i tak w ogóle nie wyglądam na mój wiek, więc na razie to się tym nie przejmuję i na razie najważniejsze są dla mnie te efekty, które są tu i teraz, czyli to, że skóra jest fenomenalna. Jeśli chodzi o kosmetyki kolorowe, to potem na taką nawilżoną skórę olejem i kremem możecie nakładać dalej wasze następne kosmetyki, czyli pewnie jakiś podkład, puder i tego typu rzeczy. Ja powiem wam szczerze, że nie do końca używam takich kosmetyków kolorowych, ograniczam się tylko do makijażu oczu, jakiegoś tam delikatnego lub właśnie korektora pod oczy, jeśli muszę, jeśli na przykład nie spałam zbyt dużo, ale ograniczam się do totalnego minimum i zauważyłam, że im mniej kosmetyków używam, tym lepiej dla mojej cery, tym lepiej dla mojej skóry i po prostu im mniej, tym lepiej. Naprawdę, to jest chyba moja najlepsza rada, jeśli chodzi o cerę i o dbanie o skórę twarzy. Jeśli chodzi o nakładanie oleju arganowego na skórę całego ciała, tutaj postępuję trochę inaczej. Tutaj nie mieszam zazwyczaj oleju z balsamem, tylko nakładam po prostu bezpośrednio. Nakładanie na zwilżoną skórę zapewnia lepsze wchłanianie i zdecydowanie lepszy efekt. Tak jak powiedziałam wcześniej, ja korzystam z kremu do twarzy i z odżywki i po prostu olej arganowy jest jakby dodatkiem, ale musicie to przetestować na własnej skórze, na własnych włosach, ponieważ może się okazać, że lepiej na was działa olej nakładany bezpośrednio i wtedy po prostu macie kilka kosmetyków w jednym. Więc olejków jest naprawdę sporo, 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 od wyboru do koloru, każdy ma inne zastosowanie. Bardzo ciekawym jest olej różany, który pachnie świetnie i ma również niesamowite właściwości. Dzisiaj nie będę się zgłębiała właśnie we właściwości oleju różanego, ponieważ ma on podobną ilość jak oleju arganowego i ten film byłby zdecydowanie zbyt długi, ale ja osobiście posiadam kilka produktów właśnie z dodatkiem oleju różanego i wydaje mi się, że jeśli wam się spodoba ten film odnośnie oleju arganowego, to mogłabym dla was nagrać taki osobny film poświęcony głównie olejowi różanemu. Na serio temat oleju arganowego jest mega, mega, mega ciekawy i olej arganowy odmienił moje życie, a konkretnie moje włosy, moją skórę i całe ciało. No dobra, pogadała o oleju arganowym i teraz czas na konkurs. Więc Maroko Sklep ma dla was kilka rzeczy, które można wygrać i jest to... O! Kurczę... Jest to olej arganowy, tutaj w takiej dużej butelce, odżywka, szampon oraz czarne mydło. Naprawdę te kosmetyki są dość wartościowe, więc wydaje mi się, że fajnie by było wziąć udział w takim konkursie i wygrać. Mam trzy takie zestawy do rozdania i szczegóły tego konkursu znajdują się na moim fanpage'u na Facebooku. Wystarczy praktycznie tylko napisać komentarz, nie wymagam nie wiadomo czego, więc jest to bardzo, bardzo szybka sprawa. Na wasze odpowiedzi w komentarzach będę czekała 7 dni i po tym czasie wylosuję kilka osób, które dostaną te produkty. Oczywiście wysyłka, wszystko jest po naszej stronie i nie musicie się tym przejmować. Dostaniecie produkty
pod same drzwi, jeśli zostaniecie wybrani. Więc to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że się Wam spodobał, bo w końcu chcieliście ten film tak długo. Więc czekam na Wasze komentarze pod zdjęciem konkursowym na Facebooku. Ja nie jestem żadnym ekspertem, jeśli chodzi o pielęgnację. Tak jak mówię, po prostu mnie się liczy minimalizm i im mniej, tym lepiej. Ale jeśli będę w stanie nauczyć się czegoś od Was, jeśli macie coś ciekawego do powiedzenia w tym temacie, to naprawdę czekam na Wasze komentarze, chętnie się czegoś od Was nauczę i może znajdę jeszcze jakieś dodatkowe, niesamowite zastosowanie oleju arganowego i może zakocham się w nim jeszcze bardziej, aczkolwiek nie wiem, czy jest to możliwe. Love forever! Dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeśli się Wam podobało i widzimy się w następnym filmie. Jeśli chcecie więcej filmów dotyczących pielęgnacji, mam w sumie jeszcze kilka tematów, które mogłabym poruszyć, więc czekajcie na więcej. Buzi!